Kochamy Maryję za jej serce dla Jezusa. Kiedy modlimy się różańcem, to myślimy o tym, że ona jest Matką Najmilszą, Matką pełną miłości i godną naszej miłości. Instynktownie przecież lgniemy do ludzi, którzy są dobrzy, do tych, którzy obdarzają dobrocią innych, którzy nie szukają własnych korzyści, ale ofiarnie pomagają innym. W różańcu, kiedy patrzymy na Maryję, to odkrywamy, że ona te szlachetne cechy posiada w najwyższym stopniu. Widzimy to w szczegółach jej życia, które zachowała dla nas Ewangelia. Jest to widoczne w jej niezachwianym posłuszeństwie wobec Józefa. Oto, kiedy pomimo jej zaawansowanego stanu błogosławionego zabiera ją do Betlejem, ona bez protestu przyjmuje to wyzwanie. Józef nie tłumaczy jej zbyt długo, dlaczego powinna zrobić to czy tamto. Potem miłość, z jaką powitała swe nowonarodzone dziecko, czułość, z jaką owinęła je w pieluszki i uśmiech, z jakim ukazała pasterzom boskie dzieciątko, uczy nas Maryi, która jest pełna miłości i godna naszej miłości. Z jaką miłością musiała tulić Jezusa do swego serca w godzinie niebezpieczeństwa, obawiając się o życie dziecięcia podczas ucieczki do Egiptu. We wszystkich jej ruchach, we wszystkich jej słowach, boskie dzieciątko było centrum jej całego myślenia. Ona nie zajmowała się sobą, swymi własnymi, indywidualnymi interesami. Ileż dobroci i miłości wypływało z jej słów w świątyni jerozolimskiej, kiedy znajduje dziecko i mówi do niego z wyrzutem: Synu mój, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy ciebie. No i wreszcie tam u stóp krzyża, u boku umierającego świętego syna, jakże kochająca jest ta matka pośród jego fizycznej, straszliwej agonii, ale i pośród swojej straszliwej agonii cierpienia. Maryja nie zwraca na siebie uwagi, nie opłakuje siebie, ale tylko swojego umierającego, udręczonego syna. Jakże jest szlachetna, jakże jest wzniosła w tym morzu udręki. Tak, ta błogosławiona matka jest nieskończenie kochającą i godną tego, byśmy o niej mówili z miłością i nazywali ją naszą Matką Najmilszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj